Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Październik minął, można powiedzieć, że sezon grzewczy. Startujemy z sezonem grzewczym. Aczkolwiek wiemy, że październik był ciepły i tak naprawdę no w zasadzie mogłoby tak się obejść, że nie musiałbym ogrzewać i dogrzewać, że tak powiem, domu. No ale zrobimy sobie małe podsumowanie miesiąca października. Wiecie już z innych materiałów, że trochę się mnie pozmieniało. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, bo bardziej chodzi o to, żebyście to wy mieli informację, co się opłaca, co się nie opłaca, czy warto inwestować, ile wydać pieniędzy, czy jest sens takie czy inne ogrzewanie. Stąd też trochę zmian u mnie. A dokładnie, no słuchajcie, zamontowałem klimatyzację i one głównie były raczej do chłodzenia, niemniej jednak mają funkcję grzania, więc no, pomyślałem, że zrobimy sobie porównanie ogrzewania klimatyzacjami. No ale jak wiecie też z innych materiałów, pojawiła się u mnie pompa ciepła. Dostałem takie urządzenie do testów i żeby zaprezentować nowego dystrybutora w Polsce. Jest to urządzenie sprowadzane z Chin, zresztą jak większość pomp jest tam produkowane, przynajmniej po zespoły na pewno, i takie urządzenie też trafiło do mnie. No i wychodzi na to, że albo klimatyzacja, albo pompa ciepła będzie grzała po prostu bufor, który tutaj widzimy. Cała instalacja już jest zrobiona, widzieliście materiał, mieliście też materiał, okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że też fajnie to wszystko wyszło i no i jakbyście chcieli zakupić takiego monobloka, to sami widzicie, że montaż to jest błahostka, nie wiem, uprawnień jakichś typowych do tego nie trzeba, więc można to zrobić w własnym zakresie, ewentualnie zlecić to jakiemuś znajomemu hydraulikowi. No ale to już temat na inny film jeszcze. Słuchajcie, tak jak widać, u mnie bufor stoi i pompa będzie zasilała bufor, ewentualnie klimatyzację. Mamy październik, bufor totalnie nie został odpalony. Jak widzicie, kabel odgrzałek zwinięty, jeden kabel tu, drugi kabel tu. No i po prostu zostało to na tą chwilę odłożone na bok. Bufor będzie grzany przynajmniej na razie do testów, żeby zobaczyć, jak pompa pracuje, ile zużywa prądu i tak dalej. No, tą pompą ciepła, którą mamy. Liczniki mieliśmy spisane już w poprzednim materiale, więc to sobie gdzieś tam zostawimy. Ale słuchajcie, rzucę wam zaraz w tabelę klimatyzację, bo dodałem do tej swojej tabeli, którą żeśmy mieli. No i zobaczymy, jak wyglądało tak naprawdę dogrzewanie. No nie jest to miarodajne, bo ja uważam, że październik w tym roku był bardzo, bardzo ciepły, więc ciężko mówić o jakimś typowym ogrzewaniu. Przynajmniej, nie wiem, u mnie w rejonie, w moim domu. Dom jest w miarę nowy, dość dobrze ocieplony, więc ciężko mi, słuchajcie, to po prostu oceniać, nie? No, zużycie jest małe, tak naprawdę obyłoby się bez dogrzewania, ogrzewania, aczkolwiek były momenty, że temperatura spadała już praktycznie do 20 stopni, bo były gdzieś tam przymrozki, no ale później przychodził dzień, przychodziło słońce, bardzo słoneczny październik, więc odbyło się to w taki sposób, że po prostu znowu budynek się nagrzał, nie? No ale dobra, idę, o tym będziemy rozmawiać jeszcze później. Zerknijcie sobie teraz na te tabelki, już wam to pokazuję i zobaczmy sobie koszty ogrzewania za październik, ale nie buforem, a klimatyzacją. I czy warto iść w tym temacie? No dobrze, słuchajcie, mamy tą tabelkę. To pewnie pamiętacie z poprzednich filmów, jak oglądacie, śledzicie moje materiały, więc też wiecie, że prowadzę taką historię w ogóle zużycia prądu, tak naprawdę odkąd mieszkam w domu. I tu mamy zużycie prądu 2022, okres ogrzewania, tak jak widzicie tutaj, się zakończył, był materiał na kończący kwiecień, więc tak to wyglądało. Tu ja sobie wprowadzam zużycie energii czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, dla mnie jest to mniej więcej podobnie tak samo. No i mamy październik, tak, i ogrzewanie domu. I tak jak wam wcześniej wspominałem, no u mnie październik, nie wiem, czy w ogóle w Polsce październik był historycznie ciepły. No i praktycznie u mnie w domu nie musiałem włączać ogrzewania. Faktem były momenty takie, że no, że może można było, że trzeba było, raczej nie trzeba było, no ale można było, więc skorzystałem z tego, tym bardziej, że mam tę klimatyzację, więc tym się posiłkowałem na tak zwany okres przejściowy, aczkolwiek temperatura w domu nie spadła jeszcze nigdy poniżej tam 20 stopni, więc tak naprawdę nie było sensu, nawet jak był gdzieś tam przymrozek, co wam też pokazywałem na karcie społeczności w zdjęciach.
zdjęciami, to, no to w dzień zaraz było tam na plusie, ewentualnie jak wyszło słońce, to budynek po prostu jest dobrze przeszklony, a strefa dzienna od strony południowej, więc się po prostu to wszystko dogrzewało. No niemniej jednak, mając klimatyzację, zachowując wyższy komfort w domu powyżej tam 21-22 stopni, użyłem tego jako w okresie przejściowym, bo takie traktuję październik do ogrzewania. I tutaj mamy to właśnie zestawione. I słuchajcie, jak sobie zobaczycie, dodałem tutaj klimatyzację, wskazania i suma. No i tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o ogrzewanie grzałkami. Widzieliście w kotłowni przed chwilą, że jest to wyłączone. Natomiast tu mamy zużycie energii i pobór przez klimatyzację. W zasadzie praktycznie używam tylko tej klimatyzacji w holu, że tak powiem, tak? Czyli z drugiej strony budynku dmucha mi przez cały hol, ciepło się rozchodzi po pokoje i gdzieś tam dochodzi sobie trochę na tą część dzienną, aczkolwiek ta część dzienna, mówię, ona jest od strony południowej, więc jest dużo przeszkleń, więc tam każdy promyk słońca wpada, tam praktycznie spędzamy całe popołudnia i, no i ewentualnie całe dnie, więc tam jest też kuchnia, aneks kuchenny, salon, jest to pomieszczenie otwarte, więc wiadomo, że tam jest po prostu od razu z automatu cieplej. Ale do rzeczy, słuchajcie, klimatyzacja AUX, mamy pobór 18,7 kWh, no i LG gdzieś tam było odpalone, nie wiem, na 1-2 dni. Zaraz to sobie zobaczycie na diagramach z tego gniazdka, bo obydwie klimatyzacje mam na tych gniazdkach GoSound 10 A. W zupełności to wystarcza, sprawdzałem, czy to się gdzieś tam nie grzeje i tak dalej, więc nie ma problemu. Koszt takiego gniazdka około 45-50 zł, więc moim zdaniem do takich klimatyzacji 3,5 kW w zupełności wystarczą, a ja mam takie dwie. No i widzicie, że suma poboru na CO w miesiącu październik to jest całe 20 kWh. Koszt 13,83 to jest taki koszt uśredniony. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Zagłębiłem się w swój cennik aktualny i wygląda to tak, że cena energii w pierwszej taryfie obecnie to jest 0,88 groszy, a w drugiej taryfie to jest 40 groszy. I założyłem średnią 68 groszy. A dlaczego tak? Słuchajcie, mógłbym nagrzewać w zasadzie w tych godzinach nocnych, czyli tam na wieczór, chociaż i tak w większości to się odbywa, że gdzieś tam pod wieczór dogrzewam, ewentualnie nad ranem, zanim wstaniemy, żeby ten podmuch ciepła był, ale to sobie też pokażę wam na jednym zestawieniu. Dlatego założyłem taki układ, jaki jest 14 godzin doby, to taryfa pierwsza i 10 godzin taryfa druga i średnia wychodzi 68 groszy, więc taką cenę zakładam dla pracy klimatyzacji, że częściowo pracuję tu i częściowo tu. Żeby to było tylko i wyłącznie do kalkulacji mniej więcej koszt, jaki to wychodzi. Aczkolwiek mówię, no moim zdaniem październik jest mało miarodajny, bo przynajmniej u nas ta temperatura nie spadała tak nisko, dom jest dosyć dobrze ocieplony i no i tak naprawdę obyłoby się kompletnie bez jakiegokolwiek używania ogrzewania, a temperatura raczej nie spadłaby poniżej 20 stopni. I tutaj jeszcze dla ciekawości chcę wam pokazać, znaczy może tak, będzie materiał odnośnie tych waszych komentarzy, tak, że ja przeciwnik pomp i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, ja nigdy nie byłem przeciwny pompom ciepła, no ale to mówię, to będzie osobny materiał i, no i wam to pokażę wręcz na swoich materiałach, bo zarzucacie mi, że ja przecież tak się wypowiadałem. Natomiast no, w skrócie chcę wam pokazać, zobaczcie, tu jest zużycie energii w moim domu, 5508 kWh, tyle pobrałem w tym roku. Dlaczego? Dlatego w tych materiałach, jak ktoś tak naprawdę je czyta, znaczy ogląda dokładnie od A do Z, nie suwakiem, albo, no albo po prostu czyta ze zrozumieniem tytuł, który jest napisany, no to tam jest wyraźnie napisane, że ja mówię o sensowności pompy ciepła, o sensowności wydania takich pieniędzy i o tym, że mi jest po prostu takie urządzenie niepotrzebne, bo wydałem dużo mniej i mam cały czas tanie ogrzewanie, a to chcę wam pokazać tutaj. Jest 5508 kWh poboru. Już mamy październik, wiadomo, że listopad, grudzień jeszcze trochę poboru będzie, ale chodzi o to, że ja wydając tyle, co większość tych, że tak powiem, skaczących mi do gardła użytkowników pomp,
I mam po prostu ogrzewanie, no, przysłowiowo za darmo, no, w tej cenie, po prostu kompletnie nie płacąc nic, bo jest to wszystko w cenie fotowoltaiki, tak? I to jest ta cały czas kalkulacja, o której mówię, wielokrotnie wam powtarzam, w materiałach, w komentarzach, w mailach, gdzieś tam na grupach, jak się wypowiadam, że po prostu trzeba usiąść i liczyć. I tak samo jest dzisiaj, ale dzisiaj jest trochę inna rzeczywistość i o tym będzie trochę inny materiał. Ale dobra, to takie nawiązanie. Słuchajcie, chcę wam pokazać jeszcze zużycie prądu, tak jak żeście widzieli, miesiąc, listopad, październik sobie weźmiemy. I tak jak widzicie, w październiku to jest 350 kWh w zaokrągleniu, mniej więcej tak to wyglądało. Tak to też mamy w tej tabelce, tak, 45, gdzieś tu się tam przy spisywaniu nam rozjechało, w każdym razie jest to około 350 kWh. I to samo mamy tutaj, miesiąc październik, tu jeszcze dla ciekawości pokażę wam energia oddana w miesiącu październiku, bo niektórzy też płaczą, że patrzą w niebo i płaczą, kurde, gdzie to słońce z tą fotowoltaiką, słuchajcie, no mnie to śmieszy, no ale jest jak jest. Może zechce mi się też materiał na ten temat kręcić. Tu macie rzetelną informację po prostu. Ja nie jestem nastawiony na zarobek na YouTubie, tylko po prostu na to, żeby wam przekazywać rzetelne informacje. I myślę, że jest stąd ta różnica poglądów po prostu. Ja wam pokazuję rzeczywistość, a już nie chcę mówić nazw kanałów, imion i tak dalej. Pokazują, co pokazują, po to, żeby po prostu poszło, się sprzedało i tyle. I tu macie jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję, czyli 600, znaczy 611 kWh oddane, tak, bo produkcja energii była wyższa, 350 pobrane. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o październik tego roku. Słuchajcie, zaczął się listopad, na razie też klimamy i dogrzewam, bo było, mamy dzisiaj 11, było ciepło, więc też dogrzewam klimatyzacjami, ale zerknijcie sobie jeszcze na temperatury z października, bo wiecie, że mam takie termometry, więc sobie zerknijcie, jak to wygląda. No i to zużycie wam pokażę na tych GoSun gniazdkach też, że można sobie tak zerknąć i monitorować. No dobrze, październik minął, czekamy na koniec listopada. Na czasie będą materiały właśnie odnośnie tej pompy ciepła, którą ja posiadam. Bufor oczywiście jak najbardziej cały czas będzie w toku, on został, więc dla mnie się nie znika, dla mnie on nie znika, dla mnie on jest naprawdę super rozwiązaniem. Trochę się zmieniły czasy i o tym wam też opowiem, bo wariacje odnośnie ogrzewania, no to ja nie wiem, no ale to, co się dzieje, to się w głowie po prostu. W ogóle temat ogrzewania jest tak gorący, że macie efekt choćby nawet, że ludzie sobie skaczą do gardeł, bo jak ktoś ma inne źródło albo inaczej się wypowie na temat twojego czy mojego źródła ciepła. No takie są jakieś dziwne czasy, albo dziwni ludzie się porobili. Ja tam do nikogo nic nie mam, no ale raczej w drugą stronę to jest. No niemniej jednak, słuchajcie, będą też materiały właśnie odnośnie bufora, odnośnie pompy ciepła, odnośnie klimatyzacji. No ale znowu będzie pokazywanie opłacalności też i was na to jak najbardziej serdecznie zapraszam, żebyście śledzili kanał, dajcie łapkę w górę. No i co? No i zobaczymy, jak ten sezon grzewczy będzie wyglądał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej, cześć.